Cześć, witam was kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam was na ulubieńców kwietnia. Podsumujemy sobie kosmetycznie miniony miesiąc. Przygotowałam tutaj kosmetyki zarówno do makijażu, jak i także do pielęgnacji. Także jeśli jesteście ciekawi, co spodobało mi się w ubiegłym miesiącu, to zapraszam do oglądania dalej. A was poproszę o informację w komentarzach na dole, co wam przypadło najbardziej do gustu i co polecacie mi przetestować w najbliższym czasie. Zaczniemy dzisiaj od szminek i mam tutaj takiego jakby odświeżonego ulubieńca, ponieważ miałam już jedną szminkę tej marki dawno, dawno temu i to była jedna z moich ulubionych szminek ogółem, ale ze względu na to, że tak wiele testowałam różnych nowych, kupowałam właśnie inne, czy dostawałam w paczkach PR-owych, to nigdy, słuchajcie, do nich nie wróciłam. A ostatnio robiąc zakupy w Notino, wrzuciłam do koszyka, ponieważ były w fajnych cenach, szminki z Jeffree Star, jest to seria Velour Liquid Lipstick. No i stwierdziłam, że kurde, spróbuję, zobaczymy, czy tak samo będę lubiła je w tym momencie, tak jak lubiłam kilka dobrych lat temu, w porównaniu też do tego, co testowałam w ostatnim czasie. Zdecydowałam się na 4 kolory i wszystkie niesamowicie mi pasują, a formuła dalej coś cudownego, tak naprawdę. To jest jedna z najlepszych formuł takich matowych szminek w płynie, które są całkowicie suche, totalnie matowe, jednocześnie które nie podkreślają załamania na skórze i które tych ust nie wysuszają. Że dalej one są tak niesamowicie komfortowe na ustach i są całkowicie niewyczuwalne. Ta jakby warstwa tworzy się taka bardzo cieniutka i bardzo dobrze się je nosi. I tak naprawdę wymagają jedynie jednej cienkiej warstwy, tak żeby uzyskać pełne krycie, niezależnie tutaj od kolorów, a mam głównie takie jaśniejsze, bardziej nudziakowe kolory. I ogólnie moim ulubieńcem sprzed lat był odcień Mannequin i no chyba muszę zamówić ponownie, ponieważ pamiętam, że bardzo lubiłam i to już jest taki typowy jasny kolor, jasny nude, wpadający lekko w różowe tony. No a jakie kolory tutaj mam w rękach, to odcień Pomeranian Kiss i to jest szminka, którą widzieliście na pewno już kilka razy, ponieważ nakładałam bardzo często. Jest to taki dosyć ciepły nudziak, taki bardziej brzoskwiniowy, trochę karmelowy, bardzo dobrze wygląda na ustach. Dzisiaj mam odcień Posh Spice, czyli taki beż, który jest jakby taki lekko trupi, lekko chłodny, wpada delikatnie w fioletowe tony, ale dalej jest beżowym odcieniem. Mam też odcień Unseased, to już jest taki typowy trupiak i faktycznie tutaj te tony fioletowe są bardzo mocno widoczne, ale są takie chłodne. Chociaż już długo tak naprawdę nie widzieliście takich odcieni na moich ustach, tak jednak dalej za takimi szaleję. Ostatni odcień jest to Family Jewels, i ten odcień miałam dosłownie raz na ustach, ponieważ już się troszeczkę odzwyczaiłam od takich właśnie ciemniejszych szminek, ale to jest fajny zamiennik, bardzo zbliżony kolor do odcienia Wills Maca, którą bardzo lubię, tylko rzadziej sięgam jednak po te klasyczne szminki, a po takie wpłynie chętniej po prostu sięgnę, czyli jest to taki już bardziej brązowy nudziak, który wpada w różowe tony. Mam wrażenie, że może jest nawet ciutkę bardziej różowy niż właśnie ten wspomniany odcień z Maca. Bardzo, bardzo ładny kolor. 4 nowe kolorki i wydaje mi się, że na tych kolorach się nie skończę, że dodam jeszcze nieco więcej do swojej kolekcji. Produkt, który skradł moje serce w ubiegłym miesiącu i nosiłam praktycznie przy każdym makijażu, który robiłam, to cień brokatowy z marki Glam Shop. Jest to dokładnie kolekcja Iskry. Moim ulubionym odcieniem jest nielegalny, ale tak naprawdę znajdziecie tam wiele różnych tonów tych cieni. To jest tak naprawdę produkt, który jest niemalże na przezroczystej bazie, czyli nakładamy w sumie głównie drobinki. Ale to nie jest brokat typowy, tylko takie fajne iskrzące drobinki. Mogliście zobaczyć ten cień, wiecie, tak w użytku w ostatnim chat make-upie. Także tutaj wyświetliłam się ten film i odsyłam was, jeśli jeszcze tego filmu nie widzieliście. No przepiękne są to cienie, tym bardziej, że one się mienią na wiele kolorów. I akurat ten odcień nielegalny, on jest taki lekko różowy, mieni się na szampański, na złoty, na róż, na srebro także i przepięknie podbija nasze cienie. Możemy nakładać na matowe cienie, możemy nakładać na błyszczące. Ja wklepuję zazwyczaj palcem i jeszcze używam dodatkowo jakiejś takiej, wiecie, bazy. Niekoniecznie bazy typowej do glitteru, do brokatów, ale po prostu coś, do czego się ten cień po prostu przyklei, tak żeby te drobinki trzymały się cały dzień i faktycznie one w ciągu dnia się nie osypują, a w momencie, gdy osypie nam się coś w trakcie aplikacji, to ten produkt jest na tyle taki suchy w swojej formule i te drobinki są bardzo lekkie, to wystarczy pędzlem strzepać właśnie ten brokat z twarzy i nie będzie po nim śladu, więc one są bezpieczne do użytku w przeciwieństwie do klasycznych brokatów. Tutaj jak widzicie, tu ten cień mi troszeczkę tam rusza się w opakowaniu, a to dlatego, że niestety upadł mi i z
stuch się, więc będę chciała tutaj zrobić małą operację i go naprawić, tak żeby wrócił do swojej prasowanej wersji. Dodatkowo ta wersja beżowa też jest mniej widoczna na twarzy, ponieważ lepiej się stapia ze skórą, nie przyciemnia, możemy używać zarówno do bakingu, jak i także po prostu do omiatania naszej twarzy. Jeśli jednak zależy Wam na dłuższym przytrzymaniu matu, to polecam Wam klasyczny Super Blur Powder, ale jeśli wolicie takie właśnie satynowe wykończenie, zdrowszy glow na skórze, to polecam Wam tą wersję beżową, ponieważ wygląda przepięknie. Nie trzymam tak matu, jak właśnie ta standardowa wersja, ale tak czy inaczej makijaż po 8 godzinach noszenia przypudrowany tym pudrem wygląda przepięknie. A jeśli jeszcze nie używaliście tych pudrów z Clarisse, to tutaj powiem Wam, że jak nałożycie, dotknijcie po prostu swojej twarzy, jaka będzie aksamitna w dotyku. No i faktycznie mają działanie wygładzające pory i pory przestają być widoczne i to daje taki nam efekt Photoshopa w płynie. Polecam Wam łączyć z podkładem z Clarisse Liquid Perfection, ponieważ to duo to już jest coś turbo cudownego, no i wtedy faktycznie twarz wygląda nieskazitelnie. Następnie pokażę Wam mój ulubiony lakier hybrydowy. Jest to perfekcyjny lakier do Frencha. Aktualnie mam właśnie Frencha na paznokciach, na mojej naturalnej płytce i słuchajcie, przyzwyczaiłam się do takich krótkich paznokci, a mam wrażenie, że French wygląda po prostu cudownie niezależnie od długości. No ale uświadomiłam sobie teraz, malując właśnie te paznokcie, że nigdy do tej pory nie poleciłam Wam właśnie tego lakieru wcześniej. Wrzucałam Wam tylko zajawkę na Instagramie, ale nie pokazywałam Wam w ulubieńcach. Przez długi czas szukałam takiego lakieru, który będzie mi płytkę rozjaśniał, dawał taki mleczno-różowy efekt, który będzie fajnie się rozprowadzał bez smug. No i to jest dla mnie perfekcyjny kolor Frencha. A wszystkie testowane, czy widziane po prostu przeze mnie lakiery do tej pory dawały albo taki brzoskwiniowy efekt, zarzucony, lekko tylko różowy, ale na zasadzie lekkiego tonu dający, ale nie rozbielający właśnie w ten sposób. No a to jest po prostu coś cudownego. Ja jestem zachwycona w tym lakierze. Jest to produkt marki Semilac, a kolor to jest dokładnie French Beige Milk i jest to odcień 051. Coś po prostu cudownego. W moim przypadku wymaga 3 warstw, żeby uzyskać taki jednolity, ładny kolor. Po 2 warstwach jeszcze czasami widzę prześwity, ale wszystko zależy od tego, w jaki sposób malujecie paznokcie, jaką ilością. Ja nie jestem mistrzynią, jeśli chodzi o malowanie paznokci i ja się cieszę, gdy nie wyjadę nigdzie na skórki. Ale przy 3 warstwach to jest po prostu czysta perfekcja. Także bardzo Wam ten lakier polecam. Przejdziemy teraz do pielęgnacji. Jako pierwszy produkt pokażę Wam ogromne mleczko odżywcze z Nivei. Ja chciałam przetestować po jednym filmiku, nie wiem czy to był TikTok, czy to była rolka na Instagramie, ale znalazłam właśnie takie info, że jest to balsam, który jest często używany na sesjach zdjęciowych ze względu na to, że glow, który daje, długo się utrzymuje i po zmianie ubrań, to wiecie, ten glow się nie wyciera, nie trzeba reaplikować. I stwierdziłam, że to będzie coś cudownego dla mnie w przypadku odcinków. Mierzymy, czy tutaj po prostu tak, żeby nawilżyć skórę i dać taki naturalny po prostu glow, żeby skóra wyglądała zdrowo i miała taki lekki blask. Ja się tutaj wysmarowałam, nie wiem, z pół godziny temu, całą tutaj tę przestrzeń. No jak widzicie, pięknie odbija światło, taki zdrowy efekt, no a nie ma tutaj żadnych drobinek. No i tak samo na ciele, to jest po prostu petarda. No i zamiast, słuchajcie, kupić jakieś małe opakowanie, ponieważ to mleczko występuje w różnych wersjach wielkości, to wzięłam największą możliwą opcję, czyli 625 ml. Po prostu te mniejsze się nie opłacały, a ten znalazłam chyba za 38 zł, coś takiego kupowałam w internecie. Oczywiście, gdzie najtaniej kupić te kosmetyki, o których Wam mówię, wrzucę Wam w opis na dole. Jest to produkt, który jest na bazie parafiny. Ja po prostu bym po ten balsam nie sięgnęła normalnie, gdybym nie widziała tego filmiku. Ze względu na to, że ja w przypadku balsamów, maseł, to wybieram raczej te, po pierwsze, bardziej naturalne kosmetyki, po drugie, bez parafiny, tylko te mocno nawilżające, natłuszczające skórę, a parafina to jest składnik, który, wiecie, tworzy taką barierę ochronną dla skóry, więc faktycznie będzie ten efekt nawilżenia, ponieważ skóra nie będzie aż tak parowała, woda z naskórka. Skóra będzie wyglądała lepiej w momencie, gdy będziemy regularnie używać, ale sam w sobie jakoś super tej skóry nie nawilży. Dla mnie to jest akurat produkt taki dodatkowy, którego będę używała właśnie dla tego rozświetlenia, dla tego efektu na skórze, który daje, a niekoniecznie dla nawilżenia. Na koniec pokażę Wam 2 kremy z marki Basic Lab, które testowałam namiętnie w ubiegłym miesiącu. Miałam przez jakiś
czas przerwy ogólnie, jeśli chodzi o testowanie jakichkolwiek nowości, nawet z moich ulubionych marek, ze względu na to, że borykałam się, jak mogliście zobaczyć, tak mniej więcej styczeń, luty, jeszcze marzec chyba, z uczuleniem. Miałam uczulenie głównie tutaj na brodzie i moja cera no, nie wyglądała najlepiej, dlatego nie testowałam nic nowego i eliminowałam pojedyncze produkty właśnie z mojej pielęgnacji, tak żeby znaleźć ten produkt, który robił mi niekorzyść na twarzy, ale jak już tylko się uporałam, to wiecie, jak już cera była ładna, to już mogłam zacząć testować coś nowego. I co pierwsze wpadło w moje ręce, jak tylko moja skóra się uspokoiła i mogłam testować coś nowego, to ten krem z trehalozą z Basic Lab w bogatej wersji. Jeśli oglądacie moje filmy na bieżąco, to wiecie, że bardzo lubię ten składnik mojej pielęgnacji twarzy. Używałam serum z trehalozą zarówno w tej wersji o mniejszym stężeniu i o większym. Aktualnie nie używam wcale, ponieważ skończyłam dwa pełne opakowania tych serów, no i muszę uzupełnić zapasy, ale że miałam właśnie te kremy, to stwierdziłam, że najpierw przetestuję właśnie zarówno tą lekką, jak i bogatą wersję po prostu solo, bez żadnego serum. Oczywiście jeśli chodzi o ulubieńca tak wszechczasów, to nie pobiję mojego serum z trehalozą, ale jest to świetny krem nawilżający. Jeśli macie problem z cerą odwodnioną, z cerą suchą, to jest to produkt, który bardzo szybko i bardzo dobrze skórę nawilży. Skóra po użyciu jest bardzo przyjemna i właśnie przez jakiś czas używałam solo, bez niczego więcej. Jak najbardziej ten poziom nawilżenia odpowiadał w przypadku mojej cery, która jest mieszana. Jeśli chodzi o drugi produkt, jest to pielęgnacja przeciwsłoneczna. Teraz w szczególności powinniśmy się skupić właśnie na tej pielęgnacji, ale u mnie i u każdej osoby powinna to być podstawa pielęgnacji porannej. I mam tutaj, słuchajcie, lekką emulsję ochronną SPF 50. Jak wiecie, do tej pory ze wszystkich testowanych przeze mnie SPF-ów to właśnie krem z Basic Lab SPF 50, ten lekki krem, to był zdecydowanie mój ulubieniec i zużyłam chyba dwa pełne opakowania i tak naprawdę nie znalazłam żadnego konkurenta. Aż do teraz. Dostałam ten produkt w paczce PR-owej i nie wiem, czy bym się sama z siebie tak zdecydowała, wiecie, na kupno, ponieważ jak już polubiłam się z kremem, to tak, wiecie, nie chciałam trochę ryzykować i kupować tego na testy, ale jak już miałam, no to oczywiście testy rozpoczęłam. I to jest coś cudownego i według mnie ten produkt jeszcze lepiej sprawdzi się właśnie u posiadaczek cer przetłuszczających się, ale tak naprawdę u każdej cery, ponieważ jest to dużo lżejsza formuła, która znacznie lepiej się rozprowadza na twarzy i lepiej, szybciej wchłania. I faktycznie jest całkowicie niewyczuwalny, nie bieli, skóry wygląda bardzo naturalnie, daje takie satynowe wykończenie, u mnie nie wchłania się w 100%, nie zostawia skóry suchej, ale skóra wygląda na zdrowo nawilżoną, nie jest przetłuszczona, tylko po prostu lekko odbija się od niej światło. I o ile zarówno krem, jak i emulsję możemy, wiecie, łączyć zarówno z innymi produktami do pielęgnacji, jak i także do makijażu i te warstwy wszystkie lubią się ze sobą jak najbardziej, tak tutaj mam wrażenie, że jakby połączenie jeszcze z dodatkowymi kremami, serami nawilżającymi z makijażem, to będzie jeszcze lżejsza wersja tego całego miksu, więc bardzo, bardzo Wam ten produkt polecę. I co najważniejsze, to ten produkt nie szczypie w oczy, zapomniałam tego dodać wcześniej, a to jest najważniejsza cecha, jeśli chodzi o testowanie przeze mnie kremów SPF, ponieważ tak naprawdę przynajmniej połowa szczypie mnie w oczy, ja mam same oczy wrażliwe, oczywiście aplikuję zarówno na powieki, jak i także pod oczy, żeby tę tutaj skórę delikatną także chronić przed promieniowaniem, no i zarówno tutaj tę emulsję, jak i także krem tej marki mogę bez problemu aplikować w te miejsca. Kochani, to już by było wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!